akumulatory Gołka WH. Tak one wyglądają. Dostaliśmy takie zabezpieczenia. O, plastikowe zakładki między innymi. Ciężko rękę nie włożyć. Potem zobaczę, co tam jeszcze jest. Zobaczmy kody. I za chwilę pomierzę napięcia, zobaczę, jak one wyglądają w koło, czy są równe. I wszystkie 16 sztuk będę musiał przejrzeć, zobaczyć, pomierzyć i powiem Wam, jak to wygląda. Baterie są z boku opisane. Liwy PO4, co najważniejsze 320 amperogodzin, co daje nam w sumie 1024 watogodziny produkcji chińskiej. Tu jest również potwierdzone, że to jest produkcja chińska. Może się wydawać, że dziwne, że się Chiny chwalą swoją produkcją, ale już wiemy, że w przypadku baterii co chińskie, to lepsze. W jednym pudełku z celami z firmy Gołka WH znajdują się oczywiście cele. 320 amperogodzin LiFePO 4. Dostajemy taśmę taką. Dostajemy zabezpieczenia, gumowe zabezpieczenia. 4 czerwone, 4 czarne. Buzbary do łączenia ogniw. Są 4 sztuki połączone razem. Komplet śrubek, podkładek i blokad do tych podkładek. I izolacje między poszczególne cele. 5 sztuk. Także to wszystko spakowane jest w taki rodzaj styropianu z przedkładkami. 4 elementy przykryte przykrywką i włożone do kartonu. Także ja mam 16 sztuk, żeby stworzyć z tego duży magazyn energii. Pierwsze 8 z 16 skontrolowane. Mierzę, o, dokładnie tu w środku napięcie i 3,294. Ten 3,295, pozostałe 3,294, czyli różnica w tym rzędzie między nimi jest 0,001 volta. Tylko 0,001 volta. Drugi rząd 3,294. Wszystkie po kolei i niespodzianka przy 16. Ostatnia cela, ona ma 3,264. Odbiega, nie bardzo odbiega, ale w znacznym stopniu od pozostałych. Wszystkie są jednakowe, ten ostatnia 16 wyraźnie 3,264 volta. Będziemy musieli się jej bardziej przyglądać. Być może też z tych numerów coś uda się wyczytać, dlaczego ona jest inna od pozostałej 15. Ważenie 5,639, 5,640, 5,645, 5,650, 16, 5,650. Nie będę sprawdzał pojemności poszczególnych cel. Wmontuję je do magazynu energii i zbadam pojemność całego magazynu energii. Tak będzie chyba najwygodniej, bo po prostu nie chce mi się, nie mam czasu na to. Dobrze, także tutaj kończę film pokazujący Wam cele, jak one przyszły, jak one wyglądają, jak są opisane i jaka jest różnica między nimi, jeżeli chodzi o napięcia, masy. No i oczywiście
też zobaczyłem ich wymiary, wypukłości, one są bardzo płaskie. No, są idealne, jeżeli chodzi o kształt. Różnią się od tych, że zamiast szpilek mają wklęsły otwór. No i najważniejsze jednak wszystkim to jest, jak się tu sprawdzą.